A tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Bardzo na szybko, bo będziemy to jedli w pociągu. Wczoraj na wieczór przybyliśmy do Osaki i dzisiaj z rana idziemy zwiedzać właśnie ten zamek, pałac w Osace. No, w porównaniu do zamku w Kyoto ten naprawdę robi o wiele większe wrażenie. Ciężko aż mi go tutaj objąć w kamerze. Kilka razy już opowiadałem o tym, jak świat jest mały, taka mniej więcej globalna wioska, a i po raz kolejny to się potwierdza. W Japonii, w Osace, pod pałacem spotykamy Peruwiańczyka. I to jeszcze z Cusco, który gra tutaj pod zamkiem. この足で蹴投げに行っております。さあ、さらに難しい足技でございます。今のじゃないです。こちら。さあ、お気づきでしょうか。1個色が変わりました。赤い箱にご注目。はっ。よいしょ。 Udało nam się znaleźć sklep z modą ślubną, japońską, i tak wygląda ich tradycyjny strój. To jest ulica Namba i wchodzimy do sklepu. I nagle robi się niesamowity hałas po otwarciu drzwi. I ten hałas jest od automatu. Ja ledwo słyszę to, co sam mówię. Będzie szczęśliwe swoje, no? A już wiem, że nie. Trafiliśmy do klubu karaoke, do którego każdy może sobie przyjść. Dostaje pokój, w którym jest telewizor, mikrofony, jest to wyciszone na zewnątrz, aczkolwiek widać nie bardzo. I można sobie pośpiewać. Pokój wygląda mniej więcej tak, po prostu z ławeczka, stolik, telewizor i mikrofony z takimi panelami dotykowymi, na których się wybiera te piosenki. No i oczywiście wiszą głośniki. No, na przykład... No ci to mają rozmach. Może jakieś 20-30 minut temu z Osaki dostaliśmy tutaj do Hiroshimy i zaraz po wyjściu z dworca poznaliśmy parę młodych Japończyków, którzy zaprosili nas ze sobą do baru. Takie pozdrowienia dla Polski, z Japonii. I słuchajcie, w Hiroshimie po sake być na bombie nabiera nowego znaczenia. One, two, three. Haratam? Haratam, drink. Uroczysty. Jak się nazywa? Nie sake, tylko soczek. Soczek? Soczek, właśnie. Po naszemu też coś bardzo dużo znaczy. To jest soczek. Yes. Jest pszeniczny i też naprawdę dobrze kopie. Po raz kolejny w Hiroshimie bomba. A
Kaiba. Dzisiejszy poranek był troszkę cięższy ze względu na wczorajszą noc. Troszkę później wstaliśmy. Jesteśmy obecnie w drodze na wyspę Miyaiya, obok Hiroshimy. Ma być ponownie bardzo ładny widok na jedną z tych gór, tą albo tą, gdzieś tam wejdziemy. I tam z tyłu jeszcze widać świątynię, która jest zbudowana na wodzie. Brama Tori jest właśnie na morzu, która ponoć przynosi szczęście wszystkim rybakom. Ze względu na to, że jesteśmy w nadmorskiej miejscowości, wreszcie się zaczyna dobry seafood. A tutaj za mną jest właśnie restauracja, gdzie produkują lody z jadalnych kasztanów. Też już jedną porcję tutaj sobie zamówiłem i muszę powiedzieć, że są naprawdę pyszne. Został jeszcze jakiś 1 kilometr do szczytu. Pogoda niestety nie jest za rewelacyjna, ale nie pada. Ale przejrzystość też nie jest jakaś super. Już widać troszkę wyspy. A tam właśnie pan nie idzie. Robi się coraz ładniej. Jeszcze 300 metrów do szczytu. Za mną tutaj jest świątynia mnichów buddyjskich. Wszystko jest na samym szczycie. Niesamowite miejsce. No i udało się wejść na sam szczyt. Nie było tak łatwo, bo stoję na dużej takiej skale. Ale jest bajka. Będą ładne zdjęcia. Jest już wieczór, jest godzina 19, wróciliśmy w tym momencie do Hiroshimy i znajdujemy się w parku pokoju. To jest jedyny budynek, który ocalał tutaj po wybuchu. Bomba wybuchła stąd jakieś 160 metrów. Idziemy zwiedzać dalej. Znajduje się w tym momencie pod centrum medycznym. To tutaj 6 sierpnia 1945 roku amerykański bombowiec B-29 zrzucił na Hiroshimę bombę atomową. W tym miejscu temperatura wybuchu osiągnęła prawie 4000 stopni, a fala uderzeniowa zniszczyła praktycznie całe miasto. Dzisiaj na gruzach i ofiarach tej tragedii w tym miejscu powstało centrum medyczne, które niesie wszystkim pomoc. Prawda jest taka, że Hiroshima jest niesamowicie wspaniałym i ogromnym miastem i nie widać tu żadnych skutków powojennych, żeby cokolwiek miało się tu wydarzyć. Jestem pod wrażeniem, jak szybko potrafili się odbudować. Kończymy na dziś, bo jutro zbieramy się na Okinawę. Na razie.